ma byki, są wakacje, tak? A Bleku na kole będzie latał. Są takie dni, że po prostu jesteś załamany, smutno ci. To jest taki dzień. Trzeba po prostu się wyjeździć. Zaraz banan na gębie będzie. O, i ktoś przyjechał. Siema. Co tam? Dobrze, dobrze. Właśnie słyszałem, że przyjechałeś. Ja zawsze, gdy cię słyszę, nie mogę przyjechać, bo zawsze odjeżdżasz. A. Tu mieszkał, tam nic. Aha, zawsze aha. Słychać. Kolega jeszcze jedzie. Beta? No, na zlocie może widziałeś, stałem koło ciebie. Kurde, ci powiem, że... Tam tak... wydaje się z tym. Nie pamiętam. A to też beta? No, traki. Same bety. No. Siema. Jak masz na imię? Tomek. Tomek. Siema. A ty? Robert. Robert. Wiecie co, wlepy mam, chcecie? No może, poruszymy. Co jedziesz? Jak tam Raptor? Raptor zrobiony, no. Już? Okej, już wczoraj było jeżdżone. Też tutaj jeździłeś? Tu? Nie, nie, nie. Byliśmy na tej innej obwodnicy tam, w Miechowicach. Dzięki. O, dzięki. No, motor wlepimy. No. Wieczorami najlepiej, nie? No, no szybko się jeździ. Od małego jeżdżę, już na liczy nawet jeździłem. A wiesz co, taką 50-ką jeździłem, fajnie to się odpycha. Ale na derby. Enduro, nie? Derby tą? Nie, betą. A ją wtedy na filmiku widziałem. No, w Elblągu. Moja jest dziwna, bo tak na wysokich obrotach dopiero wchodzi na mocniej. Mhm. Ale ciągnie ładnie. Patrz, zarejestrowane, kierunkowskazy, wszystko. Jeszcze prawka nie ma, zarejestrowane. Już praktykę zaraz mam. To tak się zmówiliście, żeby dwie bety kupić? Nie. Czy przypadkiem? Wyszło. Wyszło jakoś. A to się kupiłem bety, spodobało się i kupił. Ale fajne. Coś na kole śmigacie? Z tym trochę ciężko. Trochę ciężko bardzo. Nie wytłumaczyć podbiję. Wam coś? Coś chcecie wiedzieć? No może powiedzieć, jak podbić. No słuchaj, taką derby standą 50-ką kolega, znaczy ja nie jeździłem, nie? Ale tak jak widziałem, jak on to robi, to z jedynki i z dwójki. I sobie pomagał oczywiście. Że coś tam podbija, no ale nie żeby tak jechać, nie? No. I trochę do tyłu się przesunął. Przy wyższej prędkości, ale delikatnie się uniesie. Aha. Mam 80, gaźnik większy. A on nie, on miał seryjną, nie? 50. Kolega też ma i podbija na koło, moja nie. Jak się sprawują bety? Dobrze. Ja mi świeca pękła i cylinder poszedł z tym tłokiem, musiał zmieniać. Trochę grubo było. A które roczniki to są? 2015. 16. O. No to świeże. Fajnie. Nie, na zlocie tak nie kojarzę, bo tam wiesz, na kole mogłem latać, to głupawka i... No. Ale fajnie było, fajnie. Dużo ludzi. Najlepszy zlot, nie? No. Ale mnóstwo ludzi było. No. Raptor też był, ale 660. Może widziałeś. Widziałem, no. Taki ciemny jakiś kolor, no, nie? Tak sobie siedział. O, lepiej motocyklem, bo można było głupawkę zrobić, nie? Znaczy, kładem też, ale to trochę niebezpiecznie. Gorzej. Możecie znieść. No. A tak to między motocyklami można było poświrować, nie? No. Po mieście też jeździcie? Tak. Zdarza się. O. Ale tu jest fajnie, nie? Znaczy, jak ja tak długo jeżdżę, to już trochę luto. Miałem 4 lata, zaczynałem. A. To już tak tutaj jeździłem. Kiedyś jak nie było, to było fajnie, bo możesz przyjechać. Tam do Turza nie jechałeś, a teraz musisz ten. A tam czasami policja stoi. Aha. A nie wiem, jeszcze nie trafiłem, żeby tu stali. Nie, my raz ten, na stawku byliśmy w zimę, to lód był, to musisz uciekać. Aha. Bo nas gonili. Fajne sendy. Nie sendy, tylko bety. No. Ale za wolne. No, wolna trochę. Dasz się golnąć? No pewnie. Nie wiem czy... A dobra. Moja 130 jechała. Jego szybciej. Ile? 130. Ale wydech tuning dolny, mocniejszy. Czekaj, zaraz zobaczę. A teraz tu pali od strzała. Nawet z ręki mogę palić.
Coś ty, no zaraz pokażesz. Ja myślałem, że tylko Dąbrosia 250 od ręki pali. Jak stoi, jest 2 tygodnie mi nie było w domu, to odpaliłem i... Łe tam, no nie, już wierzę. Zapali, no. No, muszę przydać, bo tam gdzieś tam gazić. A wydek to jest klinikowany tak? Raczej to jest ten, spory. Spory. Też tak masz? Ja, to masz serię. Serię masz? I co, i czuć, że to inaczej chodzi? Słychać? Czemu i on to lepiej to wyjdzie? To ja tym mocniejszym pojadę? No, jak chcesz? No chcę. No dawaj. Super muciakiem dawno nie jechałem. Będę umiał? Jak w nosie normalnym. Potem większe obroty, jak mamy większe obroty, to najlepiej na dwójce, bo wtedy najmocniej się dwójki. Słuchajcie się, no. To co, mam z dwójki startować? Nie, 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 jedynka i nie, nie ciągnij do tego końca i na dwójce daj tak więcej, żeby... Aha, dobra. Dobra. Chwila, moment, 76 na busoli. Nie no, fajnie ta wkręca się 50. Nie no, nie muli w ogóle. To wszystko elegancko działa. Że naprawdę super moto to jest, no naprawdę. Tylko ja nie mam przyzwyczajenia do dwusuwa, ale zwłaszcza w niskiej pojemności, ale fajne naprawdę moto. Jest, jest. No. A na Willy ty podbijesz? Na Willy? No. Powiem ci, na dwójce coś tam chciałem, ale wiesz, tu nie wiem, no... Nie rady chyba. Słabo by było, nie? Byś musiał dużo trenować. No, bo to trzeba to nie pod rękami go podciągnąć. No, ale powiem ci, że zacny moto. Ładnie idzie. Też bardzo. Stabilny jest, wiesz? No teraz miałem opony trochę w bocie, to się ślizgałem, jak na zakresie trochę koło podcinało, ale wyczyściła się. No trochę płasko jest, no ale... No, trochę zarta. Ale ci powiem, że to na dwójce to wcale dużo gazu nie trzeba, to idzie, to szybko prezo wchodzi. Ja na ten 130 tutaj jechałem. No ja chwila, moment, na trójce miałem tam 8 dych. No, właśnie mówię, ładnie idzie tak. No, super. Mój to który rocznik? Mój? No. 20. Nowy z salonu kupiłeś? No. Fajny. Ja właśnie też bym chciał takiego, ale na tym legalnie na razie musisz poruszać. A słuchaj, no tak, bo musisz mieć prawo jazdy. A no, powiedz mi, tutaj, nie? Ile taką, za taką trzeba dać kasy? Taką? Ja dałem 5700, ale to była okazja. Wsadziłem 6,5 łącznie z tuningiem, bo mi ten poszło.
I to już miałem wydech sport. Wydech sam kosztuje 900 zł. No to nieduże pieniądze są. Za 50. Ale... No tak, ale to jest naprawdę zacne. No, fajnie idzie. Na, jak na początek, tak na po ulicy. I 2015 rok, w sumie... 15 tysięcy przebiegów. No. 6-letni sprzęt i niezajechany, nie? No. Ja go kupowałem z gospodarstwa, on był z Francji ogólnie sprowadzony. No. Beta Factory. No, bo to jest ta najlepsza, najbogatsza wersja. Najmocniejsza jeszcze. To jest track. Perfekto po prostu. A twoja też fajna. A moja jest taka sama, też track, tylko że... A mogę wypróbować jak na tym wydechu? No może pan, ale... Dobra. No. A ta twoja ile jechałeś nim maksem kiedyś? Nie. Nie bo wiem. Ponad stówę pójdzie, ale... Stówę? No to na pewno. Nie wiem. Husqvarna tam ponad 140 szła. Pamiętać o tym sprzęgle, no coś się gubię. Ale fajnie! Też fajnie na fabrycznym wydechu. O, zgasła. Nie podtrzymałem jej ducha. Spróbuję zapalić. Naprawdę dobre. Tutaj trzeba gaśnik uciec. Trochę przygasa, ale, ale dałem radę odpalić, wiesz? Trochę gazu i poszło. Ale też fajnie ci powiem. O, tak. Muszę powiedzieć, że tak płynniej. Płynniej. No. Ta bardziej taka wyrywna, a ten tak bardziej płynnie, ale też mocy ma. Może tutaj wiesz co, lepiej trenować sobie na wolną gumę. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.